Można powiedzieć, że każdy schab, który jest pozostawiony na słońcu bez kontroli, kiedyś zgnije. I dokładnie tak dzieje się z panem Piotrem Schabem, który jest jednym z ostatnich zabetonowanych przez Zbigniewa Ziobrę rzeczników dyscypliny, który został sam na zabetonowanym placu boju. Jak to pompatycznie brzmi, Zbyszek kogoś zostawił. No niestety, tak się dzieje, jak twój przywódca nie ma jaj. Po studniach rządów Donald Tusk szykuje rekonstrukcję swojego składu Rady Ministrów. Oczywistym jest, że rekonstrukcja rządu prędzej czy później następuje, ale czy ona powinna nastąpić po studniach? No niestety, w momencie, kiedy wielu z nich wybiera się do Europarlamentu, a jeszcze co do innych, sam Donald Tusk nie ma dobrego zdania, to rekonstrukcja jest niczym innym jak koniecznością. Powiem Wam dzisiaj o pięciu z nich. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj mojego politycznego vloga zacznę od nietypowej imprezy, jaka jest tak naprawdę codziennością na Sosnowieckiej parafii. Atmosfera świąt Wielkiej Nocy właśnie się skończyła. Można powiedzieć, że te dwa dni były dla nas oczyszczające. Mam nadzieję, że jedzenia nie wyrzucaliście, a dzień świętowaliście, a nie zajmowaliście się polityką. Dlatego ja przez ostatnie dwa dni nie zawracałem Wam głowy swoimi politycznymi materiałami. A i dzisiaj zacznę od tego, co mam nadzieję nie miało miejsca u Was podczas Wielkanocnego Biesiadowania. I Platforma i nie ma, 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 tak? ma. Nie ma. A teraz się się pisiory, pisiory też <grym> też tak Oczywiście to taki tylko żarcik wprowadzający was w atmosferę tego, co przez ostatnie 8 lat, przez ostatnie 8 lat fundowało nam prawo i sprawiedliwość i te wieczne podziały na nich i na nas, na Polskę A, na Polskę B. Ale mam nadzieję, że. To, co działo się przez ostatnie lata, powoli zaczyna odchodzić już do lamusa, już tego nie będzie. A na koniec tego materiału zafunduję ci najśmieszniejszą rzecz z Janusza Kowalskiego, no bo tego to nawet ja się po Januszu nie spodziewałem. O ile przyzwyczailiśmy się już do tego, że księża, no nie wiem, spotykają się o 6 rano z kobietami w hotelu, o ile przyzwyczailiśmy się do tego, że w Dąbrowie Górniczej mało nie doszło do śmierci zamówionej męskiej prostytutki na parafii, no to muszę wam powiedzieć, że dla was to są jednorazowe wybryki, dla mnie zresztą też, ale ci, którzy mieszkają w Sosnowcu i znają sosnowiecką parafię, wiedzą, że tam orgie, narkotyki, prostytucja to jest dosłownie codzienność, a doszło do tego, że na osiedlowym sklepiku ksiądz, jak idzie na zakupy, to pani się nie pyta, czy podać bułeczkę, tylko czy dać jeszcze flaszeczkę. Chciałbym wam bardzo szybciutko powiedzieć o księdzu. Krystian K. No mówimy o nim Krystian K., bo usłyszał zarzuty. E, zastosowano także dozór policyjny, zakaż opuszczania kraju, zatrzymano mu także paszport. Ksiądz nie przyznał się do winy i odmówił złożenia zeznań w sprawie, w której... Można powiedzieć, że doszło do przypadkowej śmierci, ale kiedy mówimy o księdzu, który został już kiedyś złapany przez katowicką policję pod wpływem narkotyków, o księdzu, który jeździł samochodem pod wpływem narkotyków, a na jego plebanii zmarł młody 21-letni mężczyzna, jak to mówią sąsiedzi przystojny model mężczyzna, no to może dochodzić nam do głowy sytuacja, że ksiądz zaprosił sobie mężczyznę, dał mu alkohol i podał mu narkotyki. Serce nie wytrzymało, ale oczywiście prokuratura dalej prowadzi postępowanie w tej sprawie, więc nie można powiedzieć w 100%, że był pod wpływem narkotyków. Natomiast logika mi osobiście podpowiada, że tak, były tam. Zaangażowane w całą tę sprawę narkotyki. No i oczywiście każdy mógłby pomyśleć, że to już jest koniec kapłańskiej posługi. Natomiast nie. Krystian K., który notabene jest członkiem kolegium albo sądu kościelnego, który odpowiada za prowadzenie spraw przeciwko duchownym, którzy. Którzy dopuścili się rażących, znaczących przestępstw przeciwko wierze, dzisiaj dalej jest członkiem tegoże kolegium. Co więcej, dalej świadczy posługę kapłańską, co prawda gdzie indziej, ale świadczy. Osobiście, jak wiecie, nie jestem zagorzałym katolikiem, ale wiem, jak wiele dobrego, Kościół katolicki w Polsce zrobił w latach 80., kiedy obalana była komuna. Mam nadzieję, że kiedyś kościół się oczyści, ale żeby do tego doszło, to taka patologia jak Krystian K., a także inni muszą być nie tylko wydaleni z kapłańskiej posługi, oni muszą być wsadzeni za przestępstwa pospolite w pospolitym więzieniu. Oczywiście czyszczenie kościoła można dzisiaj porównać do czyszczenia Polski po 8 latach rządów PiS. Natomiast wy nie musicie czekać aż Polska całkowicie się oczyści. Możecie dzisiaj już zasubskrybować mój kanał, polajkować mój film, a w komentarzu napisać mi coś bardziej złożonego niż tylko jedno słowo. Napiszcie mi, co sądzicie na temat Księży. Nie mówię Kościoła katolickiego, ale na temat księży, którzy dewastują, degradują, a także można powiedzieć niszczą cały dorobek Kościoła katolickiego. W ten sposób przechodzimy do prokuratury, którą starał się zabetonować Zbigniew Ziobro. Piotr Schab, moim zdaniem, właśnie zaczyna pleśnieć. Osamotniony na placu Bojru, pozostawiony bez jakiegokolwiek nadzoru, osierocony w wielkim domu pisowskiej rodziny, rzecznik pisowskiej dyscypliny właśnie musi pogodzić się z tym, że nowa władza nie będzie tolerowała jego wybryków, a raczej heroicznych aktów lojalności w stosunku do Zbigniewa Ziobry. Jego heroicznych aktów w stosunku do Zbigniewa Ziobry. Co ciekawe Adam Bodnar, aby pozbyć się pana Schaba, powołuje się na przepisy ustawy z 2017 roku. Tak, 2017 rok jest to ustawa, która była wprowadzona na życzenie, żądanie Andrzeja Dudy, ale zgodził się na nią Zbigniew Ziobro bo jeden z przepisów był w tej ustawie dla niego bardzo istotny. Chodziło o powoływanie rzeczników dyscypliny, czy przy sądzie, czy przy prokuraturze, czy przy innych instytucjach nadzorowanych przez ministra sprawiedliwości. I sam Zbigniew Ziobro, wprowadzając ten, albo może zgodząc się na ten przepis, wykorzystywał go do tego, żeby powoływać na stanowiska swoich kolesi, swoich bliskich, wiernych, Żołnierzy, którzy mieli niszczyć tych, którzy byli niepokorni, władzy PiSu. Ziobrowi rzecznicy dyscypliny byli od razu lojalni. Nie musieli się zastanawiać, nie musieli czytać żadnych przykazań Zbigniewa, bo od razu wiedzieli, co mają robić. Wszystko to, co Zbigniewowi jest niemiłe. A więc. Od razu nękali sędziów za ich decyzje, gdy były zgodne z polskim prawem, ale niezgodnym z linią partii. Nękali tych, którzy stosowali unijne dyrektywy, które nie były na rękę ziobrzystą. Nękali także tych odważnych sędziów, prokuratorów i prawników, którzy bronili systemu, bronili układu. Pra Układu politycznego, który był stosowany w Polsce przez ostatnie dziesięciolecia, ale nie był on do końca zgodny z tym, co partia PiS sobie życzyła. J. Schab, Przemysław Radzik albo Michał Latos. Nie bez powodu mówi się o nich pisowscy prawnicy. Oni z zamkniętymi oczami nękali, szykanowali, przenosili w najodleglejsze zakątki Polski tych, Którzy chcieli działać dla Polski, ale nie działali dla PiS-u. Przez lata Machina Hejtu, jaką razem z kolegami w sądzie zrobił schab i inni, działała na rzecz Zbigniewa Ziobry. Przez lata można powiedzieć, niszczyła tych którzy byli nie po linii partii. Jednym z takich czołowych działaczy tej machiny hejterskiej machiny Zbigniewa Zióbry był Jakub Iwaniec. Nie kto inny jak rzecznik dyscypliny przy jednym z sądów warszawskich. Pan Jakub Iwaniec był także pierwszym sędzią, który napisał do NeokRS-u iż powołanie rzecznika tak zwanego ad hoc rzecznika jest niczym innym jak działaniem przeciwko niemu i przeciwko zasadom Politycznym, ale pan Iwaniec albo nie pamięta, albo udaje, że jest debilem, bo w 2017 roku Andrzej Duda doprowadził do tego, że, że w polskiej nomenklaturze prawnej pojawił się zapis mówiący: Powołanie rzecznika dyscyplinarnego, ministra sprawiedliwości, wyłącza innego rzecznika od podejmowania czynności w sprawie. Moim zdaniem, ale nie tylko moim zdaniem, taki rzecznik jak Schab, czy Iwaniec mają od dnia powołania przez Bodnara nowych rzeczników zakaz wykonywania swojej pracy? I co więcej, tacy rzecznicy powinni oddać wszystkie sprawy, oddać akta, a także może nawet złożyć raport z tego, co nie zrobili. Oczywiście nie złożyli tych rzeczy, nie oddali akt, co powoduje. Co powoduje, że utrudniają pracę nowemu, legalnie powołanemu rzecznikowi. A utrudnianie pracy, utrudnianie dostępu do akt nowemu rzecznikowi jest niczym innym jak przestępstwem zagrożonym dosyć wysoką karą. Dlatego nowi rzecznicy, powołani legalnie przez Adama Bodnara, donoszą do prokuratury, iż ich koledzy, byli koledzy, łamią prawo. Jeżeli prokuratura podejmie czynności, a mam nadzieję, że podejmie, to ci Którzy łamali prawo nie przekazując akt, niedługo będą beneficjentami programu Cela Plus. Na moim Twitterze, do którego link znajdziecie tutaj, jak zawsze mocny komentarz, tym razem do schaba, znaczy do pana rzecznika schaba. Ale uważajcie, bo na moim Twitterze nie tylko polityka bez cenzury, ale także czasami jazda bez trzymanki. O ile minister Bodnar szybko i skutecznie działa, no praktycznie jak cięciem japońskim mieczem kataną wycina te wszystkie komórki rakowe, które Ziobro nam wprowadził do krwioobiegu prawnego, o tyle Borys Budka jest jednym z tych ministrów, którzy za bardzo nie wychylają się. Właśnie jego zapobiegawcze działanie, jego bardzo takie... No, grzeczne działanie w Ministerstwie Aktywów Państwowych może być powodem do tego, że Donald Tusk będzie się cieszył. Z jego decyzji. A decyzja Borysa Budki jest prosta. Borys Budka po studniach rządu postanowił odejść do Brukseli. To oczywiście może chodzić o większą kasę, większe wpływy, większe delegacje. No nie wiem o co może chodzić, ale już od kilku miesięcy na Śląsku było mówione, że Borys Budka do polskiego sejmu idzie tylko tymczasowo. I o ile... Z odejścia, ewentualnego odejścia Borysa Budki z polskiego rządu, ja osobiście się cieszę. Nie wiem, jak wy, jeżeli się cieszycie i macie takie same podejście jak ja, to napiszcie mi w komentarzu, Budka. O tyle już z domniemanego odejścia pana Sienkiewicza, ministra Sienkiewicza, ja się nie cieszę, bo on i jego działania w tych pierwszych, początkowych dniach nowego rządu były naprawdę dobre. I moim zdaniem, Donald Tusk takiego zawodnika, Powinien zostawić sobie naprawdę w swoich szeregach. Kolejnym, który prawdopodobnie chce odejść jest pan poseł, pan minister Hetman. On już był wcześniej europosłem, wrócił do Polski, za niego poszedł, no nieważne, ktoś tam poszedł, i teraz pan Hetman prawdopodobnie będzie chciał wrócić do europarlamentu. On jest taką osobą, do której, co do której mam ambiwalentne podejście. Ani nie jest za bardzo waleczny, ani jest za bardzo spolegliwy. No jest, bo jest. Natomiast są jeszcze dwie osoby, o których mówi się, że prawdopodobnie też odejdą. Jak donosi portal gazeta.pl, polityk polskiego Stronnictwa ludowego, który jest jednym z ministrów w rządzie Tuska skomentował doniesienia w rozmowie z Rzeczpospolitą. Siekierskiego wybronimy, a z Henik-Kloską może być różnie. Niech Kołownia o nią sobie walczy. My nie będziemy. Powiedział, cytowany, Członek rządu. Tak, dokładnie. Siekierski, minister rolnictwa, który jest z PSL-u, będzie pewno obroniony, bo nie do końca jest jego winą to, że rolnicy protestują, a protesty nabierają na sile. Oczywiście, można mu dzisiaj zarzucić to, że w relacjach z Ukrainą jest zbyt pobłażliwy, że nie jest stanowczy, że nie stawia sprawy na ostrzy noża. Po prostu chce chyba facet wykorzystać wszystkie możliwe elementy, jakie przynosi mu dyplomacja. O ile za Siekierskim powinniśmy zawalczyć, bo faktycznie dajmy mu szansę, niech on coś zrobi, o tyle Henik Kloska, no cóż, musi być ofiara walki Szymona Hołowni. I dlaczego mówię walki? Nie pamiętacie może jak kilka tygodni temu Szymon Hołownia dopuścił do tego, żeby ustawa Konfederacji ta z 60 tysięcznym kwotą wolną od podatków weszła pod obrady? Tak, było to takie danie, takiego pstryczka w nos Donaldowi Tuskowi, stary, ja wpuszczam ustawy, a ty podejmij decyzję. No to teraz Donald Tusk powie: Stary Henik Kloska ma za sobą syf wiatrakowy, więc ja podejmuję decyzję i ona wylatuje. Możesz sobie wstawić kogoś innego, ale Henik Kloska poleci. I ja wam gwarantuję, że w polityce ludzie nie zapominają o tych przytykach i Donald Tusk może jest fajnym wujkiem. Rudowłosym wujkiem z Niemiec z rosyjskimi korzeniami, ale na pewno ma tatarskie zacięcie i wytnie Henik kloskę za to, że hołownia, delikatnie mówiąc, mu się stawia. O ile o Tusku zrobiłem już setki filmów, to o Szymonie Hołowni zrobiłem kilka. Jeden z najciekawszych znajdziecie tutaj. Tutaj jest link, i tam opisuje obecne problemy, jakie ma trzecia droga. Nie, nie, nie trzecia droga. Polska 2050 z Szymonem Hołownią na czele. Dzisiaj już koniec, zapraszam Was na jutro, bo polityka nie śpi, ona po prostu zastanawia się, co jutro znowu odwalić. Na razie pa!